Więc nim się zaopiekował Kalinowski. I Kalinowski potrafił odnaleźć drogę do Wasilewskiego i bez żadnych leków, bez żadnych jakichś środków terapeutycznych po prostu go podniósł, podtrzymał go, wyleczył go z psycho, z jego nerwic, z jego lęków. I stąd za wspólne czuwanie, wspólna troska przy Wasilewskim złączyła ich obu w nić przyjaźni. Czy więzłem, bardzo silnym węzłem przyjaźni, która przetrwała przez całe życie. W Irkucku także Kalinowski zaprzyjaźnił się też przy chorym. Przy innym chorym, Janie Czerskim, to był taki młody, początkujący geolog, etnograf, przyjaciel słynnego potem profesora Benedykta Dybowskiego. Też zachorował, Kalinowski się opiekował nim. Także nim się opiekował właśnie Dybowski i przy nim się spotykali i przy nim się zaprzyjaźnili. Ta przyjaźń, która jest ciekawa z Dybowskim, że Dybowski, jako potem profesor we Lwowie, stał się człowiekiem obojętnym religijnie, a nawet niechętnym, nie lubił zakonów. A mimo to z Kalinowskim się spotykał za każdym razem, kiedy on był we Lwowie, korespondowali ze sobą, a po śmierci napisał o nim do ojca Jana Buszoda, Francuza w Wadowicach, że jeżeli ktoś jest święty, to Kalinowski jest święty. W 1872 roku Kalinowski opuścił Irkuck i udał się do Królestwa Polskiego. Droga powrotu biegła przez Perm i Smoleńsk. Pod koniec kwietnia 1874 roku, po 10 latach zesłania, Kalinowski udał się do Warszawy. Tutaj podjął decyzję objęcia stanowiska wychowawcy Augusta Czartoryskiego, syna Władysława, przywódcy emigracji polskiej w Paryżu. Swego przyszłego wychowanka i jego ojca spotkał w rezydencji Czartoryskich w Sieniawie koło Jarosławia. Po kilku tygodniach wyruszył z Guciem przez Kraków, Wiedeń, Strasburg do Paryża. Czartoryscy rezydowali wówczas w słynnym hotelu Lambert, wokół którego gromadziło się środowisko polskich emigrantów. Kalinowski szybko zorientował się, że Gucio jest bardzo przeciążony nauką i pozbawiony nie tylko koniecznego w tym wieku kontaktu z rówieśnikami, ale również normalnego życia rodzinnego, ponieważ ojciec najczęściej przebywał poza domem, a macocha była chora. Dlatego Kalinowski starał się przekonać Władysława Czartoryskiego o konieczności umieszczenia syna w dobrym kolegium jezuitów. Zamiary te przekreśliła choroba, odkryta przez lekarzy w lutym 1875 roku. Odtąd rozpoczyna się prawie dwuletni okres wędrówek wychowawcy z Guciem po miejscowościach uzdrowiskowych, w czasie których Kalinowski musiał mu zastępować ojca, matkę, towarzysza i dozorcę. Karmelitankom Łobzowskim bardzo leżała na sercu reforma Karmelu Polskiego. Był jednak potrzebny do tego kandydat, nowe powołania, gdyż tych brakowało w tym czasie. Iza Działyńska, księżna przebywająca wówczas w Paryżu, znała te troski karmelitanek. Znała również Józefa Kalinowskiego, który był wychowawcą Augusta Czartoryskiego. Postanowiła skontaktować go z siostrą Ksawerą, mając nadzieję, że przyczyni się to do rozbudzenia w nim myśli o wstąpieniu do Karmelu. Przesłała zatem list do siostry Ksawery właśnie przez Józefa. Niestety, wówczas do spotkania nie doszło. Rok później Józef Kalinowski wraz ze swoim wychowankiem Augustem Czartoryskim przyjechali ponownie na Łobzów, gdyż Gucio pragnął odwiedzić swoją ciocię przed wyjazdem z Polski. Wówczas siostra Ksawera miała okazję poznać Józefa. Niestety nie mogła z nim porozmawiać, gdyż on taktownie milczał w czasie rozmowy rodzinnej. Dzięki pomocy Hipolita Błotnickiego, który namówił Józefa Kalinowskiego do podjęcia myśli o Karmelu, a także dzięki listowi siostry Ksawery do Józefa, w którym ona cytuje świętą Teresę od Jezusa, doszło do podjęcia ostatecznej decyzji Józefa o wstąpieniu do Karmelu.
Już mija 13 rok od czasu, kiedy Bogu podobało się obudzić we mnie ciągle trwające pragnienie poświęcenia się Jemu w służbie zakonnej. Nadeszła następnie trudność w wyborze zakonu i z tą trudnością walczyłem ostatnie 2 lata. Dzisiaj ten głos do Karmelu. Uważam za głos od Boga dany osobie, której to wezwanie zawdzięczam. Józef Kalinowski, pielgrzym po kontynencie europejskim i Azji, od dłuższego czasu nosił się zamiarem wstąpienia do Karmelitów Bosych. Niestety nie pozwalały mu na to jego obowiązki wychowawcy księcia Augusta Czartoryskiego. Dopiero w połowie 1877 roku, dokładnie 15 lipca, przybył tutaj do Gracu, gdzie rozpoczął roczny nowicjat. Jego powołanie wyprosiły mu siostry karmelitanki bose z Krakowa. To właśnie za ich przyczyną, dokładnie w Wigilię uroczystości Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych. Dlaczego Kalinowski wstąpił do zakonu tutaj, w Gracu, a nie w Czernej? Wstąpił w Gracu, ponieważ tutaj znajdował się nowicjat. W Czernej w tym czasie życie zakonne zupełnie upadło. W Polsce wszystkie klasztory zostały zniesione. Polska należała do prowincji austro-węgierskiej. To normalne, że udał się do prowincjała austriackiego, który przysłał go do Gracu. Profesję zakonną złożył w listopadzie 1877 roku i przyjął imię zakonne Rafał od świętego Józefa. Tutaj spędził cały nowicjat. Czy przeżył w tym czasie jakieś szczególne doświadczenie? W Gracu odbył nowicjat, przebywając tu od listopada 1877 do listopada 1878 roku. Z pewnością przeżył tutaj chwile niełatwe. Przede wszystkim w tym czasie zmarł jego ojciec oraz 30-letnia siostra. Była to także dla niego duża zmiana stylu życia. Wcześniej bywał na salonach rodzin arystokratycznych, książęcych, na wielkich przyjęciach. Tutaj natomiast przeżył rok jak zwyczajny nowicjusz. Magister nowicjuszy chciał przyzwyczaić go do życia w klasztornej dyscyplinie, jak innych, a przecież miał on już 42 lata. Wiemy, że obecnie Rafał Kalinowski jest świętym. Czy pozostały tutaj jakieś pamiątki po nim? Niestety nie ma ich wiele, ale jest na przykład krzyż, który stał tam na górze, gdzie Rafał często modlił się. Mamy również dokument, który stwierdza, że rozpoczął on tutaj nowicjat.
Boże, jeżeli mam żyć, to spraw, abym już tylko dla Ciebie żył w uczynkach podjętych dla miłości Twojej. To tylko ma wartość, co się wycierpi. Czynić, co możemy, a zanadto się nie niepokoić, ponieważ to jest właściwy nasz stan, ta nasza niemożność, gdy łaska przestaje nas wspomagać. Po ukończeniu nowicjatu Rafał od świętego Józefa przybył do miasta Raab w Austro-Węgrzech. Obecnie to miasto nazywa się Dürr. Leży na szlaku kupieckim i zaliczane jest do jednych z piękniejszych miast Węgier. W jaki sposób to węgierskie miasto Dürr zapisało się w historii świętego Rafała Kalinowskiego? Trzeba powiedzieć, że w XIX wieku, w tym czasie, kiedy przebywał tutaj w klasztorze Rafał Kalinowski, ludność miasta była w większości niemiecka. Tak samo zakonnicy rozmawiali między sobą po niemiecku. I święty Rafał Kalinowski przyjechał na studia filozoficzne, teologiczne. Czy studiował też w języku niemieckim? Studia w większości były po łacinie, w języku łacińskim, ale msza święta po łacinie i kazanie po niemiecku. Czy miał jakieś szczególne doświadczenia w tutejszym klasztorze? Pierwszy okres pobytu, jak wspominają świadectwa, święty Rafał Kalinowski chciał odciąć się od dawnego życia, wszedł w głęboką ascezę, w głębokie zjednoczenie z Bogiem i przez pierwszy rok pobytu tutaj w klasztorze w Dürr nie odpowiadał na żadną korespondencję. Czy nie był zbyt radykalny w swojej decyzji? Jak okazało się później, można powiedzieć, że był radykalny. Dlatego też na jednym z listów, na odwrocie jednego z listów, przełożeni napisali, że pod posłuszeństwem ojca generała proszę odpowiedzieć na ten bardzo ważny list. Pragniecie teraz mocą profesji uroczystej jeszcze pełniej poświęcić się Bogu? Czy chcecie z pomocą łaski Bożej przyjąć i wieczyście zachować to samo życie doskonałej czystości, posłuszeństwa i bóstwa, które dla siebie wybrali Chrystus Pan i Jego dziewicza Matka? Chcę. Czy chcecie przez gorliwe wypełnianie nakazów Ewangelii i zachowania przez śmierci reguły braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel nieustannie dąży do doskonałej miłości Boga i bliźniego? Chcę. Umocnieni darem Ducha Świętego i z pomocą Maryi Dziewicy, czy chcecie przez ustawiczną modlitwę i prośbę
pracę apostolską, wspaniałomyślnie poświęcić całe swoje życie na służbę ludu Bożego? Chcę. Ten, który rozpoczął was dobre dzieło, niech sam udoskonali je na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Rafał od świętego Józefa złożył uroczyste śluby zakonne. Udał się do Czarnej, odwiedzając po drodze klasztor karmelitanek bosych w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej. W roku 1882 z rąk biskupa Albina Dunajewskiego w kościele karmelitów bosych w Czarnej otrzymał święcenia kapłańskie. Reforma tego klasztoru rozpoczęła się w 1880 roku. Święty Rafał Kalinowski przybył tutaj niecałe 2 lata po rozpoczęciu tego dzieła reformy i niemal natychmiast został przeorem tutejszego klasztoru. Później był 3-krotnie przeorem i właściwie to na nim spoczęło dzieło odnowy życia modlitwy, życia wspólnego, życia apostolskiego. To jego działaniu, jego inicjatywom, jego pomysłom, jego modlitwie przede wszystkim zawdzięczamy odnowę życia tu, w tym klasztorze, który w XIX wieku właściwie podupadał i życie umierało. Niebo widzę odkupienie, On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów, a chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pani, nie będą zawstydzeni na wieki. Ci, którzy w Tobie pokładają nadzieję i dają swoje zbawienie. Mocą ofiary krzyżowej straconą cześć nam przywrócił. Jego to jasność na krzyżu zaćmiła blaski południa. Przedostę serca otwórzmy na dar tak wielkiej światłości. Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości. Chwała i dzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Kiedy został kapłanem, stał się wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu. Jako szafarz, jako kapłan sprawujący Najświętszą Ofiarę, jako ten, który godzinami klęczał przed Najświętszym Sakramentem. Eucharystia była tajemnicą jego życia. Tu czerpał siły, tutaj na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem starał się zrozumieć swoje życie, życie zesłańca, życie katorżnika, życie zakonnika, który całkowicie wszystkie swoje siły poświęca Bogu. Eucharystia była pełnią jego życia. W Eucharystii doświadczał wielkiego spotkania z Bogiem, który przemienia serce człowieka. I chociaż taki niepozorny, taki skromny w swojej postawie, jest gigantem ducha. Jest tym, który odrodził Karmel w Polsce, tym, który stanął u fundamentów wielkich klasztorów. Ojciec Rafał liczył 46 lat życia. Był człowiekiem dojrzałym nie tylko fizycznie, ale także religijnie. Stąd też nic dziwnego, że jego doświadczenie od razu w pełni wykorzystano tak w życiu własnym klasztoru, jak w pracy duszpasterskiej.
Klasztor liczył wówczas 8 ojców, 3 nowicjuszów, kleryków oraz 6 braci laików i 2 kandydatów na braci. Odnowa życia zakonnego wpłynęła na ożywienie duszpasterstwa w kościele, który przyciągał mieszkańców najbliższej okolicy oraz pobliskiego Śląska. Ponadto karmelici służyli pomocą duszpasterską sąsiednim parafiom. Ojciec Rafał dużo czasu poświęcał karmelitankom bosym w Krakowie, był ich spowiednikiem oraz towarzyszył prowincjałom i generałom w wizytacjach kanonicznych jako tłumacz i sekretarz. Zajmował się również fundacją nowych klasztorów karmelitanek bosych w Przemyślu i we Lwowie. Rafał Kalinowski był człowiekiem bardzo skromnym, prostym, zwyczajnym. Można powiedzieć, niczym szczególnym się nie wyróżniał. Owszem, był bardzo inteligentny, znał 7 języków, był człowiekiem wielkiej kultury, miał wiele znajomości, ale tym, co decydowało o kształcie jego życia, to właśnie nie te zewnętrzne przymioty, natomiast to bogactwo wewnętrzne, które niósł w sobie. To właśnie ta skromność i prostota, to zauroczenie Bogiem, zapatrzenie na Boga i ta wielka wewnętrzna uczciwość, która sprawiła, że Rafał dzień po dniu dojrzewał. Tej zwyczajności życia kształtował swoje wnętrze i powoli dochodził do tej dojrzałości, która sprawiła, że mógł zrealizować misję, jaką Pan Bóg jemu przygotował. Właśnie misję odnowy Karmelu w Polsce. Najważniejszym problemem tych lat był brak dobrych powołań do życia zakonnego. Z tego powodu podjęto decyzję założenia niższego seminarium w Wadowicach. Przełożonym nowej placówki został mianowany ojciec Rafał. Święty Rafał Kalinowski jest budowniczym tego klasztoru, tego kościoła. Jest tym, który był pierwszym przełożonym tej naszej wspólnoty zakonnej tutaj w Wadowicach. Ten klasztor jest bardzo ważny w kulcie świętego Rafała Kalinowskiego. Po dziś dzień ludzie mogą przychodzić, modlić się przy relikwiach świętego Rafała, które mamy w bocznym ołtarzu. W każdy wtorek jest nieustanna nowenna. W 1897 roku został po raz drugi przełożonym domu w Wadowicach, gdzie podjęto budowę obecnego kościoła i klasztoru. Jego zdrowie było coraz słabsze, bardzo łatwo zaziębiał się. W takiej sytuacji kierowanie budową było niemożliwe. Dlatego w październiku 1898 roku zrzekł się urzędu i wrócił do Czernej. W następnym roku został mianowany przez prowincjała wikariuszem prowincjalnym klasztorów karmelitanek bosych w Galicji. Na ścianie klęcząc ręce wyciągasz, nie myślisz w niebu błaganie. Łzy gorących Bóg się przygląda, ból ukryty odgaduje, milcząc wlewa w serce odwagę, głosem łaski przywołuje. Pójdź mój synu, góry urwiste, pójdź aż na szczyty, drogę
Wspieraj.